Dziś moje kolejne narzędzie z serii Samoróbka. Poprzedni film to miałem pytanie do widzów, tak chciałem, myślałem, że ja też coś skorzystam. Błąd mi powstaje na programie FreeCAD, myślałem, że ktoś odpisze, ale jakiś z Anglii odpisał, ale ja nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. Dobra, do tematu. Zrobiłem formę. Miałem taką gumkę i musiałem zrobić formę. Jeden krążek, patrzcie, taki dość pokaźny, Φ90. Drugi krążek, Φ90, gładkie powierzchnie. No, wiecie, którzy ci wiedzą, to zobaczcie ten nóż już niedługo. To nie ten, przepraszam. O, ten, obok. Już na emeryturę pójdzie, on już chyba go ponad rok używam. To jest nóż z niebieską płytką, z czerwoną płytką, przystosowany do żeliwa, ale jakie ładne powierzchnie robi właśnie tutaj na tej stali. Tu ładnie, ładnie, tu ładnie, ładnie. Kiedyś mi tak robota nie wychodziła, a teraz dzięki temu, że eksperymentowałem, zaczęło ładnie chodzić. Tutaj ta powierzchnia, co będzie tutaj ta gumka wulkanizowana, no jest spolerowana, żeby guma dobrze odstawała. Tutaj będzie, wiadomo, też będzie dobrze odstawać, bo tu jest płaska płaszczyzna, także lepiej, żeby się lekko przykleiła do tej niż do tej. Także no dlatego, że tu po środku jest taki ćpień prowadzący, ale to jest Φ20, on jest luźno, bo on nie ma znaczenia, czy podkładka będzie tak, znaczy o tak, czy dosuwać, ale ja zrobiłem i tak w miarę to wszystko równiutko, o, no żeby tam ten luz był minimalny, żeby forma była łatwo rozbierana, łatwa w montażu, łatwa w demontażu, no bo formę to się w ten sposób wulkanizuje, że tu się wkłada taką specjalną mieszankę gumy, którą się kupuje tam gdzieś w 100 milu, później się tutaj odpowiednią wagę, waży się najpierw tą gumę, później się wkłada odpowiednią ilość tej gumy z mieszanki, wtedy to się wszystko bierze, zamyka i wtedy tu ten kołek jest krótszy oczywiście o milimetr od tych dwóch grubości razem. Także no, żeby nie cisnęło kołka, tylko żeby tutaj będzie stempel dociskał i zamykał tu na tej płaszczyźnie. No także na kolejne moje narzędzie powstało samoróbka. W poniedzieli, prawdopodobnie już w styczniu, powstanie kolejne narzędzie, ale to zobaczymy kiedy. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.